Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Pomidor.pl. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Minecraft. Tak, po raz kolejny wracamy sobie do serii. To już chyba będzie standardowe, że wracamy co jakiś czas do tej seryjki, ponieważ czemu by nie? Tak najwidoczniej musi być. Oj, przepraszam za telefon. Kurde, trzeba wyciszyć, że tak powiem, powiadomienia, bo kurde, zaraz tutaj pierdzielca dostanę. Słusznie, Capybar, zwróciłeś na to uwagę, że to jest bardziej, powiedzieć, taka poboczna seria, albo w ogóle ciężko jest to serią nazwać, bo no nie ukrywajmy, Minecraft trochę rzadziej się pojawia na kanale. Aczkolwiek można go potraktować jako taką serię, która jest na takiej zasadzie, że hej, nie mam powiedzmy pomysłu na gierkę, to nagram Minecrafta. Teraz będę musiał malutki zapas nagrać z niego, dlatego że pojutrze wyjeżdżamy, ja i moja dziewczyna, jest tam w tle. Odezwij się. No. I musimy nagrać malutki zapas, żeby były jakby odcinki w momencie, kiedy będziemy tam na wyjeździe. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy sobie teraz z chatki Kubusia Puchatka. W tle będą leciały oczywiście standardowo muzyczki z Minecrafta, ponieważ soundtrack z Minecrafta jest moim zdaniem jak najbardziej spoko. I teraz tak, tutaj mamy mini palarnię. Dlaczego tutaj? Sam chciałbym wiedzieć, dlaczego tutaj postawiłem te piece. A tak na serio to po prostu postawiłem tutaj, ponieważ nie miałem jakiegoś zbytnio wielkiego, ambitniejszego pomysłu. I dzisiaj, tak jak tytuł wam mówi, dzisiaj zabierzemy się za chodnik, żeby po prostu w miarę wszystko ładnie tutaj wyglądało, bo jak na razie tu widzę drogę, to aż mi się nóż w kieszeni otwiera i powiem wam szczerze, jest to tak żałosny widok, że dosłownie aż mam ochotę skoczyć z balkonu, nie? Jak tak na to patrzę. Dobra, więc musimy sobie przede wszystkim zrobić dróżkę. To będzie coś a la taki... Znaczy w sumie, wiecie co? Może nie zrobimy z tego chodnik. Czekajcie, z czego można chodnik zrobić? Nie, dobra, z tego zrobimy. Okej. Już wiem, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Chciałbym oczywiście ten projekt jeszcze dzisiaj skończyć, więc dlatego skupię się jak najbardziej, żeby nie było, że wyjdą jakieś tutaj ceregiele. Bo nikt nie lubi, jak wychodzą jakieś takie niezapowiedziane ceregielki. Tutaj w ogóle te wszystkie, jak to się mówi, te wszystkie najmniej potrzebne rzeczy sobie schowam i tylko te najbardziej mi potrzebne sobie zostawię. Jak tam w ogóle u moich tych zajączków? Wszystko w porządku? Siema za Kolakowa i siema za Kimini. Kiedy będą dzieci? Dobra. No to co? Zaczynamy sobie tutaj, kurde. Zaczynamy sobie tutaj, jak to się mówi, dróżkę. Trzeba to w miarę ogarnąć. Tylko teraz pytanie tak. Dobra. Już wiem. Lecimy. Będę to robił tak jak kiedyś mniej więcej na różnych serwerach budowałem, bo tak lubiłem takie rzeczy budować na różnych serwerach, różnych save'ach. Tak więc będziemy sobie dzisiaj kopali, będziemy sobie dzisiaj tutaj ogarniali co trzeba. Od przyszłych odcinków będę starał się już robić tam zadanka napisane przez was, bo ja widziałem, że tam sporo komentarzy było. Też dosyć sporo osób nalega na to, bym zrobił tak zwany pomnik za Kolaka, tylko z czego ja mam robić ten pomnik za Kolaka? No bo ja na razie nie mam jakby pomysłów za bardzo, z czego mógłbym to zrobić, a fajnie byłoby, jakby ktoś mi nadmienił, czy chcecie, żeby to był taki kamienny posąg, czy co to ma być za pomnik? Wiadomo, pomnik powinien być z kamienia, ale znam takich ludzi, co robią tak zwane pixel arty, czyli pomniki z wełny. Więc nie wiem, wy chcecie pomnik z wełny, czy bardziej taki kamienny, bo jeżeli kamienny, no to spoko. Kamienie mam pod dostatkiem, tak więc ja się o nic nie muszę martwić, chyba. Chyba. Chyba to taka ryba. Tak, w gwoli ścisłości. No. Też Minecraft się pojawia dlatego, że jak wiecie, już wszystkie tam gry z serii Crasha pokończyłem. Już praktycznie Crash poszedł na drugi bok, na drugi tor bardziej bym powiedział. I teraz na chwilę obecną czekamy sobie na Crasha Bandicoot 4 It's About Time, a po Crashu Bandicoot 4, kiedy zrobię let's play i livestream w tym samym czasie, to będę robił sobie ogólnie przerwę od serii, tak już oficjalną, bo to na razie jest taki krótki detoks przed ostatnią częścią, która teraz wychodzi, znaczy przed ostatnią, przed nową grą, która teraz wychodzi. No i co? No i prawda jest taka, że teraz będę musiał
powolutku szukać sobie jakiejś serii, która zastąpi mi tą główną serię, bo jak wiecie, dotychczas Minecraft był tą główną serią na kanale, tak więc w momencie, kiedy teraz Crasha nie będzie, no to... No to lipa będzie, no w sumie, no bo trzeba będzie jakąś inną gierkę znaleźć. O, tu ładnie drzewko sobie spadło. Nice. Trzeba będzie tych drzewek się pozbyć. Tego coś już tak łatwo nie pozbędę, ja widzę. Ale to jest w ogóle... To nawet drzewkiem nie można nazwać, to po prostu jest taki... pieniek. Tak więc, no trzeba będzie znaleźć sobie teraz serię. I też ogólnie od października ruszamy w ogóle z... nowymi seriami też... 10-minutowymi odcinkami. Tak więc jak ktoś, nie wiem, stęsknił się za dosyć krótkimi odcinkami na moim kanale, to myślę, że serie tam po 10 minut się spodobają wam. O, jakieś tam pomidory mi wleciały, nice. Teraz jak to ogarnąć? Tutaj będzie szła droga prosto. To jest stuprocentowo pewne. Nawet jeżeli będzie teraz noc, to sobie w nocy będziemy pracować, bo czasami trzeba, że tak powiem, tak zwaną nockę zrobić. Wy pewnie wiecie, jak to mniej więcej, z czym to się je. No i praktycznie co? W nocy sobie popracujemy, bo czemu by nie? Łopaty sobie weźmiemy. I trudno, najwyżej będziemy mieli noc nieprzespaną, ale efekt będzie zabójczo bardzo dobry. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, to drzewko się na 100% zniszczy, bo ono się tak dłużej wykopuje. Więc nice, nice. Ogólnie myślimy trochę też nad tym, by zrobić serwer Minecraftowy, jeżeli chodzi o kanał Crow Zajbacu, by porobić wspólną serię sobie. Tam w sensie my z ekipą. Myślę, że to byłaby całkiem spoko sprawa. Od razu wyprzedzam pytania co do serwera dla widzów, to jeszcze nie wiem. Najpierw to będzie taki bardziej nasz serwer. My potem faktycznie, jeżeli nabierzemy takiego większego zaufania, to wtedy może nad czymś pokombinujemy. A tymczasem... pyk, 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 pyk. No to w sumie można taki zrobić chodnik, o. Patrzcie, widzicie? To brzmi całkiem jak doskonały plan. A zawsze lubiłem te kamienne płytki. Pamiętam, jak kiedyś w Alfie było coś takiego, że z normalnego cobblestone'a można było zrobić te kamienne płytki. Te w sensie takie, co teraz widzicie. Nie takie cobblestone'owe. Ale to dawne czasy. To tamta era Minecrafta była. I tutaj powiedzmy będzie taki chodnik, który będzie prowadził w dół, a tu będzie chodnik, który będzie prowadził prosto. Prosto. Widzicie, pomidor budowlaniec. Normalnie, kurde, z youtubera skończył na budowlańca, który, kurde, co jedynie chodnik robi. Widzicie, jak ja jestem dobry? Jestem normalnie pyszny.pl. Będę musiał taki portal kiedyś założyć. I tak, wiecie, zrobić konkurencję dla pyszne.pl. Później może jeszcze ten, albo jutro sobie nagram tego. Daxtera jeszcze, bo warto zacząć też i tą serię. Bo obiecałem zresztą, że Daxtera sobie zaczniemy i sobie skończymy jeszcze we wrześniu. A Daxter to wszyscy wiemy, jaka jest gra. Wszyscy ją znamy. Od podszewki. A jak nie znamy, no to poznamy. O, i plan jest taki, żeby tutaj zrobić taki wielki okrąg, żeby tu była taka fontanna. To myślę, że będzie całkiem w porządku sprawa. A kto wie, może jeszcze w tej serii zbudujemy sobie jakąś wieżę, kurde? Kto wie, kto wie. Warto byłoby trochę upiększyć te miejsca i warto też byłoby w końcu magazyn skończyć, bo jest nadal nieukończony i tak trochę hashtag bieda XD. Dobra, weźmy tutaj, odrąbmy co nieco terenu. Aha. Dobra, dobra. O kurde, już mam pełen ekwipunek. Ja pierdzielę,
Jak ja tego w ogóle nazbierałem tyle? What the heck? Okej. Dobra. Tutaj będzie coś takiego zeszło. No i lecimy dalej ze schodniczkiem. Widzicie? Szkoda tylko, że niestety mało będzie tego chodnika. Co za tym idzie, nie będzie nam tego starczać, więc trochę lipa ten w proszku. Nie powiem, że nie. Teraz tak troszeczkę załamka mnie wzięła. No ale no dobra, trudno się mówi, no najwyżej trzeba będzie dorobić trochę tego kamienia. Szkoda trochę, że nie pykło. No aczkolwiek nie można mieć wszystkiego, taka jest też prawda. Tutaj wyrównamy dosłownie teren, żeby nie było później takich. Chociaż to zostawimy, żeby też nie było, że tutaj kurde ludzie będą widzieli, że oho, tutaj trochę takie oszukane pomidor. Co to ma być kurde? Jak ty to zrobiłeś taki lewitujący chodnik? Ha, ha. Wiecie, bo inaczej będę musiał ten składki płacić zaraz. Zaraz zostanę grzywne za to, że kurde nierówno chodnik kładę. W moim oczywiście minecraftowym świecie. A to jest fajne, kurde. Minecraft, mimo że to jest taki sandbox, to jest jednak fajny sandbox, bo jednak tu możesz sobie swój własny świat tworzyć. Tak naprawdę masz tyle możliwości, tyle takiej kreatywności, którą możesz wykorzystać na różne sposoby, że to jest hit, nie? Oj, i łopata mi padła. O, jak mi przykro. Trzeba po nowo mi lecieć. No tu warto posprzątać po sobie i potem tutaj też. No ale chodnik taki prosty, no to już będzie lepiej wyglądało niż to, co było niedawno, moim skromnym zdaniem. Trochę kamienia mam jeszcze, więc będę mógł sobie porobić. To pochowajmy tutaj te. Warto byłoby później przełożyć te wszystkie rzeczy do magazynu, bo po to on też jest. Więc dobra, ponieważ mamy nocną robotę dzisiaj, to nocny pomidor nie tylko w pomlogach będzie tutaj robił nocne zamieszki. No, trochę tego chodniczka jeszcze będzie. Nice one. Dobrze, że postanowiłem zrobić tyle kamienia łupanego. No, no to kurde, wydaje mi się, że nawet będę miał jeszcze więcej tego, w sensie wiecie, że nawet jak skończę, to wydaje mi się, że jeszcze mi coś co nieco zostanie z tego, co tutaj zrobiłem, więc tja. Ale co, ogólnie jeżeli chodzi jeszcze o takie serie, które będę tam chciał podokańczyć lub ewentualnie przycisnąć, no to tak, Rayman Redemption planuję jeszcze w tym miesiącu skończyć, żeby już zamknąć Redemption i zabrać się za Raymana Revolution. Raymana 2 Revolution, przepraszam. Potem ewentualnie Raymana Legends, by już zakończyć ten długo, długo robiony maraton Raymana od 2016 roku. Super Mario 64 wypadałoby skończyć, bo to jest long play o let's play, który też trwa nie wiadomo jak długo, aczkolwiek też nie biorę tego jako serię, która nie wiem, jest jakoś super ważna na tym kanale. Bardziej bym powiedział, że to jest taka awaryjna seria w momencie, kiedy naprawdę już będę zdesperowany i nie będę wiedział co zrobić. No i co? I nowe gry przede wszystkim, nie? Może jakaś Castlevania się pojawi? Kto wie? Kto wie? Kto wie? Ja nic nie wiem, ja nic nie wiem w tej kwestii. Ja nic nie wiem. Ja tutaj nic nie będę mówił, bo ja nic nie wiem. Mógłbym coś powiedzieć, ale nic nie wiem, więc sorry, nie zdradzę wam nic. Yeah. Ty to dobry, Michał, jesteś aparat na zęby. Kurde, deszczowo, tak jak zupełnie u mnie, nie? Dzisiaj mamy 2 września, godzina 13:28. Zobaczcie, jak u mnie ciemno jest na kamerce. To jest tylko dlatego, ponieważ słońca nie ma i pada deszcz. I tak, ja wiem, że tu zaraz ktoś powie, to już jesień jest. Uwierzcie mi, we wrześniu jeszcze będzie lato. Będą ciepłe temperatury. Lato zwykle trwa do końca września, więc ja. Więc spokojnie, nie macie tutaj o co się obawiać. To wszystko sobie jeszcze będzie trwało w najlepsze.
Bo te temperatury wrócą, prędzej czy później. Na razie jest jak jest, ale uwierzcie mi, to się zmieni niedługo. Dobra, dobrze jest. Proszę mnie tylko tam do jakiejś tej, nie zgłaszać do jakiejś tam instytucji, że ja tutaj nierównochodnik położę, bo naprawdę będę musiał grzywnę płacić, a wy chyba tego nie chcecie, żebym grzywnę płacił, co? Czy chcecie? Jak to w końcu jest? O, widzicie? Pięknie. Okej. Mamy to. Dojechaliśmy tutaj, prawie do samego końca. I co? I teraz trzeba będzie tylko zrobić ciach, 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 ciach. Ciach, ciach. I ewentualnie, nie wiem, zrobić coś takiego. O, takie zejście. A, widzicie? Kurde, można? Można, nawet trzeba czasami. Trzeba czasami zrobić takie eleganckie chodniki. Eleganckie, kurcze pieczone. Eleganckie. I teraz dobrym pomysłem będzie, żeby co jakiś czas wystawić tutaj taką pochodnię. Żeby po prostu ten chodnik przy okazji też świecił. Żeby nie było tak, że jakieś stworki nam tutaj będą łaziły. Unikniemy tego typu rzeczy. Czyli na przykład, patrzcie tutaj. I tak nie wiem, co... O, na przykład teraz będzie... A tutaj zróbmy tak. Tak. Co drugi na przykład. Czy co trzeci w sumie, sorry. Ja liczyć nie umiem. Nawet widać w sumie. No i tutaj na przykład. I patrzcie. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. No widzicie? Można, można, jak najbardziej. Tutaj można jeszcze już powolutku robić takie schodki w dół i tu się będzie leciało też z jakimś chodnikiem. Bo czemu by nie? No i teraz to lepiej wygląda. Teraz to już przynajmniej prosta droga jest, a nie tak jak wtedy, kurde, trzeba było skakać. Teraz to sobie ułatwiamy, a nie utrudniamy, kurde. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. To właśnie o to w tym chodzi. Teraz trzeba będzie tylko tutaj zrobić podobny projekt. No i po prostu trzeba będzie tam do góry poprowadzić. Na przykład, że tutaj jak tutaj jest w dół, to tutaj polecimy do góry. Proste. Myślę, że schemat dosyć fajny, przejrzysty. I myślę, że to będzie kolejna budowla, którą będziemy kończyli też na live'ie. Chyba, że wolicie, żebym to skończył na odcinku albo poza odcinkiem, no to wtedy spoko. Ale myślę, że też co jakiś czas można robić takie live'y, gdzie będziemy coś kończyli na przykład, nie? No i proszę. I tutaj będziemy se lecieli do góry. Ha, ha. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ten koncept. Tak to mniej więcej się teraz prezentuje. Na razie to jeszcze wiadomo, to jest taka faza alfa. Aczkolwiek jak po skończeniu tego, uwierzcie mi, że to nabierze większego i lepszego kształtu. No ale na razie wygląda to właściwie jak wygląda. Myślę, że źle to nie wygląda. Nie czuję, gdy rymuję, że tak powiem. No i co? I myślę, że to by było chyba na tyle. Taki krótszy odcinek wyszedł, ale przynajmniej macie odcineczek sobie z Minecraftcika. Dawno zresztą go nie było, tak więc tym bardziej macie powody do radości, że tak powiem. No i cóż. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana. Po więcej, zapraszam na grupę na Facebooka. Linki są pozostawione w opisie. Również na Discorda, jak i na Discorda Crow Zajbatsu, ponieważ tam się najczęściej udzielam. I co? Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i pa pa!